Słońce świeci, robi się coraz cieplej, coraz chętniej wychodzimy na spacery, zabieramy dzieci na place zabaw. Niestety. Często owe spacery kończą się nieprzyjemnym zapachem i czyszczeniem obuwia. Aby takich zdarzeń było jak najmniej, Szczeciński Urząd Miasta rusza z kampanią społeczno-edukacyjną wśród przedszkolaków. Chcemy, by był to nawyk u dzieci, by już od najmłodszych lat wiedziały, że po psie należy sprzątać, a to wiąże się oczywiście także z estetyką miasta. Stąd też kolejne nasze działania, przede wszystkim prewencja, dotarcie także poprzez dzieci do starszych osób o konieczności sprzątania po psach. Działania Urzędu Miasta mają również charakter prewencyjny. Niezdyscyplinowani właściciele czworonogów mogą spodziewać się nieprzyjemności ze strony Straży Miejskiej, a pozostawione na trawniku psie odchody mogą ich kosztować znacznie więcej niż zwykły woreczek. Sytuacje, gdzie strażnicy miejscy pouczają, ale są też także sytuacje, gdzie wyższą koniecznością stają się mandaty, stąd kary finansowe nakładane na mieszkańców Szczecina za nieprzestrzeganie przepisów, które obowiązują w mieście. Według spacerujących po parku Kasprowicza Szczecinian problem z psimi odchodami stopniowo się zmniejsza, jednak wciąż istnieje. Chyba w 30%, 40%. Tylko tyle? Myślę, że tak. Bo często, wie pani, no nie byłoby tych chodników, które są jednak zabrudzone. Nie chodników, tylko trawników szczególnie, no bo psy raczej trawki szukają. Myślę, że jest bardzo ważna. Na szczęście nie mam psa, więc ten problem mnie nie dotyczy, nie muszę sprzątać, ale myślę, że ilość kup na naszych ulicach jest trochę za duża. No jednak już to ta świadomość poprzez taką właśnie propagandę takiego zachowania niestety, ale myślę, że się poprawia. Chociaż zdarza się też, że ktoś główkę odwróci i ucieka z pieskiem, nie? Wybierający się na spacer ze swoim pupilkiem Szczecinianie nie muszą brać z domów z plastikowych woreczków. Mogą oni skorzystać z tak zwanych psich pakietów, które znajdują się w szczecińskich parkach. Oczywiście mam woreczki tutaj zawsze ze sobą. Mogłaby pani pokazać nam te woreczki? Proszę. Są woreczki, jeden, drugi zapasowy, także zawsze sprzątamy. Wyznajemy zasadę, że jest nasz piesek i nasza jest kubka. A dlaczego tak ważne jest to sprzątanie po swoim? No bo nie lubimy wchodzić w kubki cudze i tak samo ktoś nie lubi pewnie w nasze. A no wydaje mi się, że ważne, nie? Bo nie każdy lubi oglądać wiadomo co na trawie czy na przykład na chodniku. A... Ja tam torebki ze sobą noszę, o. A może pan je pokazać? Pewnie, że tak. Takie o. Prosty zestaw, w środku kartonik. Rozkładamy, wsadzamy i do śmieci. Uczciwie z ręką na sercu mówię, że sprzątam. Tak? A dlaczego takie ważne jest to sprzątanie? No, proszę pani, widok trawników, które są fekaliami zasłane, no nie jest to miły widok. A ma pani przy sobie taki zestaw do sprzątania? Ja noszę takie zwykłe. Najlepiej mi się sprząta zwykłymi, grubymi workami plastikowymi. Magistrat przygotowany jest także na działania porządkowe. Szczeciński ZDITM posiada 9 odkurzaczy przeznaczonych specjalnie do sprzątania po niezdyscyplinowanych właścicielach czworonogów. W tym momencie Zarząd Dróg Transportu Miejskiego jest wyposażony w specjalne odkurzacze do psich odchodów. W ubiegłym roku sprzątniętych zostało 22 tony odchodów. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach dzięki zwiększeniu świadomości mieszkańców i wyuczenia nawyku sprzątania, że tych odchodów sprzątanych rocznie będzie coraz mniej. Przypominamy, że sprzątanie po swoim pupilu jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. I choć mówi się, że wdepnięcie w psie odchody przynosi szczęście, chyba nikt nie uważa tego za przyjemne.